Panie Tomku, no nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności i skoro jesteśmy przy słupkach, którymi Pan zarządza, jak przede wszystkim powinienem nazywać tego typu stacje? Zacznijmy od podstaw. Huby. Huby czyli ładowania pojazdów elektrycznych składają się z kilku stanowisk i mają centralną ładowarkę i mają taki specjalny system centralnego zarządzania mocą. Jasne, bo ja już zostałem skrzyczany w internecie przez specjalistów od elektryki, że jak mówiłem, że podpinam się do ładowarki, nie, to jest punkt ładowania, ładowarkę to masz pan tam w środku, tak, w samochodzie. Tak, tak, więc tak, ja z góry przepraszam, ja nie jestem, ja dopiero się uczę. No dobrze, panie Tomku, to chcąc naładować sobie w takim punkcie szybkiego ładowania mój samochód, jak to powinienem zrobić, żeby wykonać to najkorzystniej dla mnie, najszybciej i najtaniej? Przede wszystkim ładowarki DC, czyli właśnie ładowania prądem stałym, one się charakteryzują tym, że mają wysoką moc. Tak? Czyli obecnie w tej chwili produkuje się ładowarki tam maksimum do 360 kW na jeden punkt ładowania. To żeby to najlepiej wykorzystać, no to najlepiej też znać możliwości swojego auta. Auta, które mają możliwość wykorzystania takiej dużych mocy ładowania, oczywiście będą najbardziej, że tak powiem, do przodu na takiej stacji, ponieważ załadują sobie swoją baterię w kilkanaście, 20, 25 minut, a zamiast kilku czy kilkunastu godzin na stacjach ładowania wolnego. W tej chwili zakłada się, że około 80% wszystkich ładowań w Polsce to są ładowarki AC, bo po pierwsze jest ich większość. Po drugie, samochody elektryczne są używane przede wszystkim przez ludzi, którzy mają własny dom, mają możliwość skorzystania z gniazdka, mają fotowoltaikę. I to jest absolutnie naturalne, że to jest grupa, która zaadoptowała samochód elektryczny jak swój, jako pierwsza, ponieważ jest to po prostu dla nich super wygodne rozwiązanie. My często mówimy jako firma o takiej grupie osób, które są wykluczone z elektromobilności, czyli olbrzymiej grupie ludzi, który mieszka w budynkach wielorodzinnych, no czyli właśnie, w blokach. Z 8 piętra kabla nie wypuścimy za nie bardzo. Wypuścimy przez balkon. No i co ci ludzie mają zrobić? Dla nich są właśnie przede wszystkim te stacje DC, stacje o bardzo wysokich mocach, bardzo szybkiego ładowania, po to, żeby spędzili jak najmniej czasu na tej czynności, która, umówmy się, nie jest jakaś super porywająca. No i po prostu przyjeżdżam tak jak na stację benzynową, w miarę możliwości spędzam tam stosunkowo krótki czas, powiększam zasięg swojego auta, przez ten czas korzystam z toalety, wypiję kawę. Panie Tomku, to ja dalej się będę dopytywał. Jestem użytkownikiem auta elektrycznego, naładowałem sobie w domu na wallboxie, czyli w punkcie wolnego ładowania, auto swoje do 75% czy 80%, przyjechałem do pracy, mam 75% tej baterii, widzę przez szybę, że mógłbym podjechać, bo jest stanowisko, mogę sobie doładować na tym szybkim prądzie i korci mnie, żeby do tych 100% baterii sobie dobić. Jest sens? Nie bardzo. Najlepiej ładować wówczas auto do 80% baterii. Dlaczego? Dlatego, że auto, które ładuje się na stacji DC, tak to obserwujemy w każdym razie w danych na swojej stacji, że od 20 do 80% ładuje się mniej więcej w tym samym czasie, co od 80 do 100%. Czyli żeby skrócić czas pobytu na stacji, najfajniej by było, żebyśmy się załadowali do 80%, chyba że jedziemy w jakąś dłuższą podróż i potrzebny nam jest jak największy zasięg, wówczas ładujemy się do 90-100%. Zresztą większość kierowców dość szybko to odkrywa i zamiast stać na ładowarce właśnie tam do 100%, lepiej jest i szybciej, paradoksalnie, zatrzymać się na przykład 3 razy i doładować się do 80%, niż zatrzymać się 2 razy i naładować się za każdym razem do 100%. Dobrze, panie Tomku, to będę dopytywał dalej. Mamy tu 6 punktów ładowania szybkiego. Czy to są punkty o takiej samej mocy maksymalnej? Nie. One są różne. Mamy tutaj 3 punkty o maksymalnej mocy 350 kW, jeden punkt o maksymalnej mocy 240 kW, jeden 150 kW i jeden, ze względu na to, że to jest Shademo, do 50 kW. Jasne. I teraz załóżmy sobie, że w tym samym czasie hipotetycznie tak samo rozładowane samochody podjeżdżają na raz do tych wszystkich punktów i zaczyna się ładowanie.
to który będzie miał największy przywilej i priorytet, a który najmniejszy? Wszystkie. Bo o tym się dyskutuje w internecie, że jak podjadą dwa auta do jednego punktu, to ten traci, tamten zyskuje. Mnóstwo opowieści. Jak to działa? Okej. Ja mogę opowiedzieć, jak u nas działa. Niekoniecznie tak musi działać u każdego. To nie jest uniwersalne przepis. Natomiast rzeczywiście jest tak, że często jest tak, że jak jedziemy w trasie i mamy pojedynczą ładowarkę, ale z dwoma złączami. I powiedzmy, że jest to ładowarka 100-kilowatowa i my podłączymy się do niej autem i nasze auto jest faktycznie w stanie skorzystać z tej mocy i my będziemy widzieli, no, ładuje się z mocą 100 kW. Jeżeli podjedzie drugie auto, podłączy się do drugiego złącza, ładowarka ma swoją określoną moc i oba auta będą się wówczas ładowały mocą 50 kW. No a tu mamy 6 stanowisk. Jak tu mamy 6 stanowisk to i wyjdą jakieś tutaj niskie. Nie ma żadnego priorytetu, to znaczy każde auto ma dokładnie ten sam priorytet i w miarę możliwości dostaje taką moc, jaką potrzebuje. Czyli to jest jedna z zalet, o których wspomniałem na samym początku, ale nie rozwinąłem, czyli na czym polegają huby. Na czym polega w każdym razie nasz hub, że poza tymi punktami ładowania i tymi punktami styku klienta ze stacją, same ładowarki znajdują się gdzieś tam schowane w budynku z tyłu. Na każdy punkt ładowania jest przeznaczony jakiś hardware, który określa tą maksymalną moc. Stąd opisujemy nasze stanowiska i na każdym stanowisku jest informacja. Max 350 kW, max 240 kW. Natomiast faktyczna moc podawana na to stanowisko jest pobierana z łącznej puli, którą dysponuje cała stacja i ona jest alokowana dynamicznie w zależności od tego, ile potrzebuje auto na danym stanowisku. Okej, czyli reasumując, ja się ładuję od 10 minut, jestem w szczytowym punkcie moich możliwości samochodu, mojego samochodu ładowania, mocy ładowania, podjeżdżają trzy inne samochody, startują, u mnie się to nie odbija żadnym efektem na tego typu hubie. Nie powinno. Okay. Musiałaby być naprawdę, nie wiem, wyjątkowa sytuacja, że na wszystkie pięć stanowisk podjeżdża naraz w tym samym momencie pięć aut, które są w stanie skorzystać z maksymalną mocą, są to auta z instalacją 800 V, wszystkie biorą naraz 270 kW. No tak, w teorii wtedy pięknie brzmi, praktyka niewykonalna. W praktyce na razie niewykonalna, dlatego projektuje się w ten sposób huby, ponieważ po prostu statystyka, zasada równoczesności mówi, tego typu sytuacja się nie może wydarzyć. W związku z tym możemy w łatwiejszy i lepszy sposób i efektywniej wykorzystywać dostępną nam infrastrukturę ładowania na potrzeby kierowców pojazdów elektrycznych. No dobra, to ja teraz odniosę się jeszcze do Państwa danych. Państwo mają na pewno duży zbiór danych z różnych samochodów elektrycznych przez miesiące się tu ładujących. Jesteśmy świeżo po zimie. Czy widać różnicę w logice ładowania i szybkości ładowania i czasie ładowania między zimowymi ładowaniami a letnimi tych samych samochodów, bo panowie widzą przecież po modelach. Bardzo dużo. Aż piszemy na ten temat artykuły edukacyjne, ponieważ jeżeli miałbym określić dwa najważniejsze czynniki, które wpływają na moc ładowania pojazdu, to będzie nim temperatura oraz stan załadowania baterii. Te dwie rzeczy są najważniejsze. Trzeba pamiętać o tym, bo wiem, że za każdym razem, kiedy auto podpina się pod złącze i zaczyna rozmawiać z ładowarką, rozmawiają ze sobą tak naprawdę dwa komputery. Komputer w aucie, tak zwany BMS, Battery Management System, i komputer w ładowarce. I to BMS auta zawsze podaje te wartości nadrzędne i BMS auta określa, z jaką mocą samochód będzie się ładował. Dlaczego tak się dzieje? To jest dla celów bezpieczeństwa. Ładowarka najchętniej by podała moc jak największą. Auto mówi, nie, dbamy na przykład o baterię, widzę swoje auto, widzę w jakiej temperaturze są na przykład nagrzane baterie, jaki jest stan załadowania tej baterii. Część informacji Ci podam, części nie podam. Tak, jest. Tak po prostu się dzieje. I w tym momencie BMS auta mówi, to ja poproszę taką, a nie inną moc. Dlaczego moc jest obniżana przez auto?
Jeżeli bateria jest zbyt zimna, nie powinna ładować się zbyt wysoką mocą, dlatego że zbyt wysoka moc podana do baterii, która jest nierozgrzana, nieprzygotowana do tego procesu ładowania wysoką mocą, powoduje, że ona z czasem będzie się bardziej degradować. Degradować, dokładnie. To jeszcze takie pytanie bazowe dla tych, którzy nigdy nie ładowali w ten sposób samochodu. Sam jestem ciekawy. Czyli zimą ładuję dłużej. Taką samą pojemność baterii. To czy zapłacę więcej? Nie, ponieważ my na pewno, ale też i większość operatorów stacji ładowania uzależnia swoją płatę od wartości pobranej energii.